Witajcie, pancerniacy oraz piloci. Oj, jestem po robocie i jestem zmęczony. No ale co tam, trzeba nagrywać. Teraz tak, tę 70 właśnie sobie wbiłem. Odkryłem, nie wbiłem. Ruszymy, zobaczymy, co to potrafi. Cóż to jest za wynalazek? Czy warty uwagi, czy też nie? Żony nie ma, więc mogę śmiało sobie komentować i bardziej żwawo. No niestety niektóre mam takie niemrawe odcinki, bo nie potrafię przy kimś komentować, a na razie mam chwilę wolną, więc dobra. Co my tutaj mamy? Dobra, będziemy używać tej. Też jest jakiś automat większego kalibru. O nie, to jest armata zwykła. Ciekawe, jak to się w boju sprawdza. Pewnie taka sama akcja jak z tym. No, 160. O, w mordę. Nie, no przystanę. Oddam może jeden strzał, może nie. Za kamieniem czy za czymś. No dobra. Dobra, machine gunner dead. On mnie uszkodził i ja jego. Dobra, czy dam radę to naprawić, czy nie? Nie, nie jest na tyle uszkodzony, abym naprawiał. Teraz tak. Punkt do przejęcia. Lub atak na C3, C4. Ale może spróbujemy przejąć punkt. Zawsze więcej expa wlecie i pierwsze podwójne doświadczenie pójdzie mi w kolejny pojazd do odkrycia, czyli SU-122. Jestem bardzo ciekawy tego pojazdu. No, miejmy nadzieję, że tu nic nie będzie lepszego niż ja. Znaczy lepszego pojazdu od mojego. Typu powiedzmy jakiś sztuk albo coś, bo będzie przekichane. Dobra. Tu jest spokój. Na razie. O, niekoniecznie. Niekoniecznie jest. Oj, oj, oj. No to już jest po mnie. Niestety, ale już jest po mnie. Chyba, że weak spot. Wohohohoho! Proszę bardzo, przyjacielu mój kochany. To się musiał zdziwić okrutnie. Dobra. Stajemy tutaj. Ponieważ stąd albo stąd będą wyjeżdżać. Bardziej bym się tutaj o tą stronę pokusił. Lub też wychylić się trochę i mieć okazję do strzału. Przycelujmy tutaj. Z tyłu jest za nami coś, ale tu chyba nie wjedzie raczej z tej strony. Tak więc ze spokojem. Ale nie, tutaj też raczej nie będzie nikogo, ponieważ na C5 stoi nasz. Tak, wygrywamy to. Ach kurde, coś mi tak do tego boju gna. Dobra, będę miał przestrzał, czy nie? Oj, chyba raczej nie. A szkoda. Ale to jeszcze jedną bitwę polecimy. Bardzo jestem ciekawy, jak to się właśnie tak z bliższej
Znaczy z bliższej odległości, jak było widać, T-34 się rozpadł. Załoga zniszczona została. Bo pojazdowi się nic nie stało, a załogę stracił. Tak więc musiało tam dojść do niezłej penetracji. Anal penetrator. Aha, dobra. Dobra jest. No to jeszcze jedną i tym samym pojazdem. O, teraz trzeba go ekspić, to... Dobra. Cholera, mało tego expa. Dobra, gąsienice, niech będą pocisk, korzystanie z pocisku. Dobra, niech będą te pociski. Okej, zobaczymy tylko teraz, co to są za pociski. Nie, nie ma ich jeszcze. Dobra, mniejsza z tym. Okej, do boju. O, panie, nowa mapa. Gdzieś w dżungli. Kurna, czuję się, czytając tą nazwę, jakbym oglądał film Jumanji. Dobra. To będzie teraz ciekawie, bo ja mapy nie znam. Ha, ha, ha. No oczywiście, no bo jakby to nie było. Telefon musi dzwonić podczas nagrywania. No a jak? Normalka. Dobra, to weźmiemy sobie troszeczkę więcej tych pocisków do boju. O! O! Wow! No tak. Ciekawe rozstawienie punktu A i punktu B. Ale dżungla. Dosłownie jak u starej baby za majtami. Okej, dobra. Z tego względu, że jestem dosyć szybki, to trzeba będzie tutaj coś pomyśleć. No bo wystawianie się na taki ogień tutaj, to jest bez sensu sprawa. A nuż ktoś podjedzie bliżej. Będę miał większą wtedy możliwość penetracji. Większej penetracji. Jest coś. Oj, oj, oj. Oby do mnie nie celował teraz, bo będzie. No właśnie. No właśnie. O tym mówiłem. Zbliżaj się tutaj naprawdę siła. Dobra, mogę naprawiać? Dupa blada. Czołg z zepsutą armatką. Co ja teraz mogę zrobić, biedny? Nic, mogę strzelać, celować całym pojazdem. Dobra, niech i tak będzie. Pojedziemy jakoś może tutaj tymi górkami, pagórkami, dolinami. Bo wiadomo, że jak górka przysłania nasz pojazd, to jesteśmy niewidoczni dla wroga. Jesteśmy podświetleni, oni nie wiedzą, kto, gdzie, kiedy wyjedzie. Tak szybko! No nie wierzę. Szybkie to było. Nic nie zrobiłem. Ale dobra. Dobra, dobra, dobra. O, super. Zero zarobiłem. Okej. No dobra, to jeszcze jedną jedziemy, no bo co... Nic się nie pokazało z tego. Niestety. Bardzo dobrze. Mamy tą samą mapkę. I teraz... Aha, zaczyna się. I teraz spróbuję zrobić co innego. Nie będę jechał na środek do punktów. Tylko
spróbuję ich objechać.